Amanita Muscaria to jest dosyć kapryśna przyjaciółka. Nie każdy ma na tyle szczęścia, żeby dopchać się w łatwy sposób przez jej, przed jej oblicze i ja byłam jedną z takich osób, które nie miały tego szczęścia, żeby to szybko pomiędzy nami zadziałało. Nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym podcaście. A dzisiaj długo wyczekiwany podcast i dostałam na ten temat wiele maili, że czekacie na to, żebym opowiedziała o Amanicie. I o mikrodawkowaniu Amanity. I ja szczerze mówiąc, nie miałam za bardzo o czym nagrywać, bo ja robiłam kilka podejść do amanity. Najprzeróżniejsze robiłam rzeczy i to nie działało. I ja nie wiem, jak to jest z amanitą, ale ktoś mi napisał taki fajny komentarz pod jednym moim wideo. Nie pamiętam absolutnie, kto to był. I ktoś mi napisał: Wiesz, co? Bo amanita to W ogóle działa. Ja to ogólnie nie wierzę w takie rzeczy, że tam coś trzeba robić, ale z tą amanitą to trzeba odpierdolić ten cały rytuał, dopiero wtedy za ciała. Jest tak, myślałam Boże, co ten człowiek mówi w ogóle. <grym> ale teraz też troszeczkę zmieniłam podejście do tych wszystkich substancji i rzeczywiście wyszłam z tej przestrzeni takiej zero-jedynkowej. Zresztą nagrywałam o tym w ostatnim odcinku, że nie wszystko jest takie czarno-białe i że w przestrzeni grzybów. A to naprawdę jest dosyć ciekawie. Ja Wam powiem jedną rzecz, że ja, właśnie tak jak mówiłam, do, aman do mikrodawkowania, bo nie miałam nigdy doświadczenia z amanitą takiego pełnego. Ja do mikrodawkowania amanity, słuchajcie, podchodziłam kilka razy. Najpierw w ogóle nie miałam dostępu do amanity. I sobie sprowadziłam amanitę z Ukrainy i ona niestety przyszła w formie proszku, ja próbowałam ją mikrodawkować, no ale to nie działało. Zakładam, że to nie była prawdziwa amanita, ale raczej jakaś mieszanka amanity, że to po prostu nie było prawdziwe. Drugi raz to już była zupełnie inna historia. Ja w ogóle zamierzałam się wybrać do lasu w ubiegłym roku i zrobić sobie zapasę amanit, tak żeby ją mikrodawkować. Ja się czuję bardzo silnie związana ze światem grzybów. Ja w tej chwili stosuję kilka grzybów, żeby się wspomóc w moim ADHD, i to całkiem nieźle działa. Między innymi używam soplówki, używam reishi i jeszcze innych grzybów, których nawet nie jestem w stanie wymówić. Natomiast bardzo byłam ciekawa amanity, ponieważ zawsze słyszałam, że amanita ma tą taką niesamowitą zdolność równoważenia energii i że ona jest taka właśnie równoważąca. Bo ja tego, czego nie lubiłam w psylocybach, to to, że one są takie podkręcające. I czasami to było dla mnie trudne, bo o ile podkręcały czasami coś, co było spoko to czasami podkręcały coś, coś z czym się nie chciałam spotykać. I to bywało takie dosyć niekomfortowe. Więc to mikrodawkowanie psylocybów bywało komfortowe, ale oczywiście wszystko zależało od okresu. I ja szczerze mówiąc też z psylocybami nigdy nie wiedziałam, gdzie wyląduje, tak? Czy rzeczywiście gdzieś tam to zatrybi, czy będzie jakoś tak niemiło i niesympatycznie i odstawię w końcu to mikrodawkowanie? Więc e, tak jak mówiłam w moim poprzednim wideo, nie ma rzeczy zero-jedynkowych. No i zrobiłam kilka podejść do amanity i ona nam mnie w ogóle nie działała. I ja po prostu nasłuchałam się tyle, że ona jest takim magicznym grzybem i że to jest w ogóle taki cudowny grzyb i że on tak działa, że on tak równoważy energię, że on jest taki super, super, super. I nie wiem, czy to była kwestia mojej energii. Bo ja byłam rzeczywiście zawsze w bardzo wysokiej energetyce, w takiej naprawdę mega wysokiej energetyce, i ja w ogóle naturalnie mam dosyć mega wysoką energetykę, a i jakby, może nie wiem, może ona była dla mnie za delikatna, no w każdym razie, gdy nastąpił ten moment, kiedy byłam po operacji i byłam w takim poczuciu, że muszę wyzdrowieć, jeszcze spotkałam się ze swoim kryzysem, kiedy nagle stwierdziłam, że moja energetyka jest jednak słaba, to wtedy nawiązałam połączenie z Amanitą. I powiem wam, że jakby z mojej perspektywy jak na razie Amanita jest dla mnie numero uno, jeśli chodzi o mikrodawki. Ja pamiętam, pierwszą mikrodawkę wzięłam, to było, oczywiście nie pierwszą, bo wcześniej brałam tam różne mikrodawki, ale teraz, teraz po dłuższej przerwie, jak wzięłam Amanitę, to pierwszą mikrodawkę, jaką wzięłam, to było półtorej grama. I to była taka mikrodawka, że ja rzeczywiście... Czułam, że ona działa, bo ja czułam amanitę z tyłu języka. I, I jakby ja zaczęłam z nią pracować i miałam wrażenie, że ona pracuje dłużej niż 24 godziny i rzeczywiście czułam tak przepiękne równoważenie energii, ja po prostu czułam takie uspokojenie, taką radość, szczęśliwość, ciepełko, a Manita otworzyła we mnie w ogóle jakieś niesamowite pokłady takiej... Hmm niesamowite pokłady takiej łagodności, ale też delikatności wobec mnie samej, i gdzieś właśnie to się bardzo mocno otworzyło. Ona też mnie bardzo mocno wsparła gdzieś w tej pracy w tej chwili, w tej pracy, w której jakby ja. Skupiam się też mocno na sobie, na odkrywaniu tego, jak mogę pracować z tym moim kryzysem. Spotykam się często z bardzo trudnymi rzeczami i ona bardzo, bardzo mocno wspomaga ten proces, bo jakby, oczywiście, jak ktoś oczekuje takiego instant fixa i czegoś, co naprawi nas po prostu w ciągu pięciu sekund, no to nie ma czego szukać u Amanity. Ona jest rzeczywiście, znaczy dla mnie, Amanita jest magicznym grzybem. Ja po prostu, jak się pierwszy raz z nią Spotkałam i pierwszy raz z nią połączyłam, a to było naprawdę piękne. To było takie, takie przestrzenie miłości, łagodności, delikatności. Ja powiem szczerze, że byłam dosyć zaskoczona, bo ja wielokrotnie słyszałam o, na przykład, o procesach łączenia amanity z grzybami psilocybinowymi w takich pełnych doświadczeniach i słyszałam bardzo złe rzeczy na ten temat. I teraz tak jakby nie do końca w to wierzę, dlatego że rzeczywiście gdzieś Amanita ma w sobie tą olbrzymią i cudowną, piękną moc i spotkanie z nią na pewno było dla mnie mega przyjemne. I tak jak mówię, jakby dla mnie mikrodawkowanie grzybów psilocibinowych to jest trochę jak stosowanie takiego Szkła powiększającego. Czasami to mikrodawkowanie wyrzuca nam lęki, czasami to mikrodawkowanie wyrzuca nam jakieś złe samopoczucie, czasami mikrodawkowanie wyrzuca nam jakieś różne emocje i wcale nam nie jest teoretycznie lepiej, ale może być nam gorzej, tylko że to też jest jakiś proces, który jest leczący. Mnie jakby trochę od ciąga od mikrodawkowania psylocybów, to, że ja właśnie mam trochę nieprzewidywalność tej pracy, ale też właśnie to, że ja jestem ogólnie osobą naturalnie w dosyć wysokiej energii, takiej dosyć, dosyć wysokiej energetyce. Nie chodzi mi o taką energię życiową, czy napęd, ale o taką wysoką energetykę. A rzeczywiście mają tendencję do podkręcania energetyki. One tej energetyki Nierównoważą, tylko po prostu ją podkręcają. One mają takie, a nie inne działanie, które ewidentnie jakby się sprawdza, na przykład jeżeli jesteśmy w takich przestrzeniach psychodelicznych dotyczących pełnych doświadczeń, ale jednocześnie moim zdaniem przy mikrodawkowaniu bywa czasami trudne. I jakby mówię, ja nigdy nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, i nigdy nie jestem w stanie przewidzieć tego, co się, czy to zaskoczy. Ja miałam na przykład takie okresy, kiedy mikrodawkowałam grzyby i mikrodawkowałam je dosyć długo i było wszystko spokojnie, czułam się zajebiście, ale też co ciekawe, ostatnio właśnie spotkałam się z badaniami, które pokazują, że ten stary dobry protokół 4 dni mikrodawkowania plus dwa dni przerwy jest dobry. Ja w sprawdzie stosowałam 5 dni plus dwa dni przerwy, bo tak mi było wygodnie, ale czasami cztery. Natomiast z amanitą, co jest ciekawe, jest zupełnie inaczej. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że ja na przykład widzę już teraz po sobie, że Amanita potrzebuje takiego pewnego rozruchu, czyli na przykład przyjmowania jej na początku, żeby zaskoczyło przez te 2 trzy dni, i jak już zaskoczy jakby ten poziom przy Amanicie po przerwie, tak jak mówię po przerwie, to później spokojnie można Amanitę brać co dwa. Albo nawet, nie, co dwa dni, albo, albo przez dzień, czyli albo protokół 1 plus 1, czyli jeden dzień amanita, jeden dzień przerwy. Chyba to by był mój ulubiony protokół, żeby nie spadł ten poziom pierwotnie. Znaczy, ja w ogóle, jeśli chodzi o mikrodawkowanie amanity, to zalecałabym Wam, amanita jest absolutnie legalna, więc można ją stosować. I tutaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście ja polecam spróbować. Polecam, no dobra, nie polecam, ale no to jest absolutnie legalna substancja. Można z amanitą absolutnie legalnie pracować. Jeszcze nie zakazali nam jedzenia muchomorów hum czerwonych. Aleluja. Ale przy amanicie, jak ktoś chciałby spróbować, to ja bym zalecała zrobić coś takiego, czyli półtorej grama amanity, takiej suszony. Ja jem normalnie suszone kapelusze amanity. One nawet mi smakują, słuchajcie: półtorej grama amanity i jakby trzy dni przyjmowania ciórkiem. A później dalej bym jechała. Jeden dzień Amanita, jeden dzień przerwy, jeden dzień Amanita, jeden dzień przerwy. Ja bym szczerze, że ja miałam w pewnym, w pewnym momencie trochę dość, bo było mi za dobrze. Naprawdę, ja na tej Amanicie miałam tak po prostu, było mi tak cudownie. Chyba żaden, żadna do tej pory substancja tak nie podziałała do mnie z taką miłością. I to było tak przepiękne. I w ogóle, jak przyjmuję Amanitę. To jest mi tak dobrze, tak miękko, tak, tak fluffy. Nie jestem w stanie określić, że po prostu bym się przytulała. I ja miałam kilka takich spotkań z nią i w ogóle to jest zupełnie innego rodzaju uczucie niż w momencie, kiedy mikrodowkuje się grzyby, psylocyby czy inne substancje, bo z tymi substancjami jest trochę inaczej. Na przykład przy kwasie, no to mamy coś takiego, że rzeczywiście jest bardzo duży napęd, jest duża kreatywność. On jest rzeczywiście bardzo przewidywalny i on działa bardzo podobnie. Natomiast też mam wątpliwość co do tego protokołu i szczerze mówiąc, chyba gdybym teraz próbowała, to bym nie poszła w ten protokół, ale mam wrażenie, że on jest taki no Taki jak zachodni, tak? czyli nie, tam, nie czuć tam tej nieprzywitalności. To jest po prostu substancja. Można by było przyjmować ją jak tabletkę i, i zawsze miałaby takie same działanie. Koniec kropka. Jeśli chodzi o, o tą substancję, to akurat w ogóle nie mam wątpliwości. Jeśli chodzi o psylocyby, to mam wrażenie, że tutaj to jest po prostu ruska ruletka. Albo zadziała, albo nie zadziała, albo zadziała tak, nie tak, jakbyśmy chcieli, albo na przykład zadziała czasami cudownie, ale raczej jeśli chodzi o psylocybę, to to mamy do czynienia z podkręceniem, z podkręceniem kurka, czyli mamy podniesioną energetykę, bardzo często mamy podkręcone jakieś przestrzenie, przestrzenie kreatywności, możemy łatwiej, że tak powiem, zaglądać w siebie, ale gdzieś dla mnie psilocyby, te mikrodawkowanie wiąże się z jakimś tam nie wiem, stresem, ale mam wrażenie, że pslocyby gdzieś właśnie wyrzucają na zewnątrz pewne rzeczy. One właśnie mogą być czasami takim szkłem powiększającym i one mogą podkręcić dokładnie to, co jest w nas. Dlatego też nie zaleca się stosowania e, mikrodawkowania pslocybiny w momencie, kiedy ktoś ma lęki, tak? Bo bardzo często może się też tak zdarzyć, że pslocy po prostu podkręcą nam te lęki jeszcze bardziej i pogorszą nam stan. Oczywiście, jakby z pslocybami jest tak, że. O, o, bardzo często też piszecie do mnie właśnie, kiedy zauważę pierwsze efekty i w ogóle i jak będzie. To ja mam wrażenie, że z psylocybami to jest tak, że ten efekt jest od razu. Ja to wielokrotnie powtarzałam w moich filmikach, że jak nie działa, to znaczy, że coś nie działa. W sensie, że coś jest nie okej, okay. że trzeba poszukać jakiejś tam innej swojej przestrzeni, żeby z tą medycyną pracować, bo jak nie zadziałało teraz, to nie działa. Bardzo trudno w przypadku pslocybów jest wymierzyć dawkę. I bardzo trudno jest znaleźć taką dawkę, która by była dawką, że człowiek by czuł, że to działa, ale jednocześnie nie byłoby to za dużo. Bardzo łatwo jest przestrzelić z dawką, ja też zmieniłam dosyć mocno swoje nastawienie i jakby zmniejszyłam, ja w ogóle się stałam dużo bardziej wrażliwa na pslocyby, ja nawet w swojej pracy takiej pełnowymiarowej stosuję dużo niższe dawki obecnie, więc się bardzo, bardzo mocno uwrażliwiłam na psylocybinę, więc ja jakby stosuję na przykład w tej chwili przy mikrodawkowaniu psylocybiny dawki takie rzędu 100 mg. No i rzeczywiście jest tak, że nawet... Znaczy Teraz pewnie bym poszła może w 150-120, coś bym sobie tak kombinowała, żeby właśnie czuć to delikatnie na języku, że to działa, ale jednocześnie nie wchodzić w to e, doświadczenie, tak? Z tym związane. Więc ja bym poszła w tym kierunku, jeśli chodzi o by w tej chwili, i próbowałabym szukać. Takiej dawki. A na pewno jakby no, to ma swoje zalety i ja znam bardzo wiele osób, które pracują z mikrodawkami psylocybiny, i to na nich działa i to jest spoko. No ale wiecie, czasami to jest też tak, że my eksperymentujemy z różnymi rzeczami i one nie do końca zawsze są dla nas, i nie jest to jakoś nasz czas i miejsce. I po prostu trzeba odstawić. Ja też słuchajcie, eksperymentowałam z lekami na DHD. Nie wyszło, odstawiłam i ratuję się w tej chwili substancjami naturalnymi. I tak jak mówiłam poprzednio, stosuję na przykład różne rakie grzyby, które są totalnie legalne, są legalnymi suplementami i one rzeczywiście mi pomagają. Natomiast w przypadku amanity, no to spotkanie z amanitą było dosyć niezwykłe. Ja rzeczywiście te, czegoś takiego nigdy w życiu nie doświadczyłam, bo po pierwsze ja brałam mikrodawki zalecane, czyli brałam półtorej miligrama mikrodawki. To jest taka przeciętnie standardowa mikrodawka, którą się zaleca, bo zaleca się, żeby mikrodawka była w przedziale od 1 do 1,5 grama. Może ktoś, kto jest bardziej wrażliwy na przykład bierze, bierze mniej albo więcej, bo to zależy jak, jak to wygląda, ale ja pierwszy raz w życiu miałam takie doświadczenie, że rzeczywiście spotkałam się jakby podczas mikrodawkowania, miałam bardzo silne połączenie z medycyną. Ja tego nigdy nie doświadczyłam i po prostu miałam wrażenie, że ona mnie jakby prowadzi w tym równoważeniu tej swojej energii, i że ona mi pokazuje pewne rzeczy. I słuchajcie, naprawdę było tak, że w pewnych momentach mi było za dobrze. I jak, jak to już zaskoczyło, a naprawdę ja próbowałam wielokrotnie zrobić do niej podejście, ale jak to już zaskoczyło, i właśnie miałam ten, taką przestrzeń, że czuję coś na języku, i że miałam taką przestrzeń, że to działa, no to słuchajcie, powiem Wam szczerze, że. No, że to było naprawdę naprawdę nie do opisania. Ja w pewnym momencie zastanawiałam się, czy, czy wszystko jest ze mną w porządku, ponieważ ja unosiłam się jakieś 50 metrów nad ziemią i doświadczałam tak nieziemskiej miękkości, a jednocześnie też takiego poczucia mocy wewnętrznej. No bardzo, bardzo, bardzo fajna medycyna i też właśnie jakoś tak, jakaś magia jest w tej amanicie, Taka niezwykła, której ja nigdy nie odkryłam i nigdy w sobie też jakoś nie miałam. Chyba też zostałam nastraszona tym grzybem. Ktoś jakoś mi tam nakładał jakieś rzeczy do głowy i to rzeczywiście nie było fajne, a szczerze mówiąc, naprawdę efekty są zaskakujące. Więc ja osobiście, jeżeli w ogóle poszukujecie tego mikrodawkowania, to polecam Wam spróbować, ale też nie zniechęcać się, jeżeli jest tak, że w ogóle nie czujecie efektu, bo ja mam wrażenie, że amanita też potrzebuje czasu i że to właśnie jest taka medycyna, która nie działa od razu i że czasami trzeba poczekać i że z nią jak już zaczyna płynąć, to już później możemy sobie to zmieniać, że to jest w ogóle też taka trochę nieprzewidywalna medycyna, że właśnie fajnie amanitkę jest przyjmować sobie, nawet jak nie czujemy żadnych efektów, przyjmować ją i za każdym razem przyjmować ją do swojego życia i wpuszczać ją do swojego życia i przyjmować ją codziennie i przyjmować i przyjmować i czekać. I ona moim zdaniem w pewnym momencie się wynurzy, i w pewnym momencie się pojawi i pokaże nam, nie wiem po jakim czasie. U mnie to jakoś tak było, że ja po prostu też nie miałam trochę cierpliwości i za każdym razem porzucałam tą amanitę. No a teraz, jak weszłam w taką przestrzeń troszeczkę niskiej energii, no, to właśnie ta amanita od razu zaskoczyła i od razu mi pokazywała pewne rzeczy. Ale też mam wrażenie, że właśnie później, jak zrobiłam przerwę, i teraz powoli zaczęłam znowu wracać do amanity, bo ciągle w tej chwili mikrodawkuję amanitę. To jak zaczęłam wracać do Amanity, to mam takie wrażenie, że trzeba wykonać ładowanie. No i wiecie, u takich, i to może być tak, że u niektórych ludzi ładowanie potrwa tydzień, a u innych miesiąc. No i jakby chyba nie ma reguły na to. Natomiast jest to naprawdę bardzo zacna medycyna i szczerze to tak patrzyłam trochę na tego grzyba, tak, tak z takim uczuciem, że nie, no tam tak. Taka amanita, to ona jest taka słabiutka, że tam nic w niej nie ma, w niej mocy, ale nie. To jest przepiękna, cudowna przyjaciółka. Może być kapryśna, może trzeba czasami na nią poczekać, żeby zdecydowała się przyjść, ale wydaje się mi być tak naprawdę. Bardzo, bardzo fajnym składnikiem do wykorzystania. I wiecie, ja już Wam kiedyś powiedziałam i jakby ja już kiedyś wyjaśniłam ten temat, że jeżeli chodzi o leczenie depresji, to ja absolutnie nie wierzę, że pełne wyleczenie z depresji jest możliwe przy użyciu mikrodawkowania. Ale można się wesprzeć tymi metodami i można zobaczyć, co one nam przyniosą. Bo ja wierzę że tak naprawdę w. Przestrzeń terapii psychodelicznej. Jestem gdzieś pomiędzy terapią a szamanizmem, i bardzo mocno mi odpowiada w tej chwili połączenie. E Terapii psychodelicznej, w takim zakresie, że pracę również z własnym ciałem i pracę w podejściu gestalt, to mi bardzo, bardzo pasuje, gdzieś zgrywa się ze sobą. Wydaje mi się, że to też może być taka trochę przyszłość psychoterapii, praca z psychodelikami, bo one mają taką przestrzeń, żeby poprawić czasowo jakieś rzeczy, ale później jest tak, że że trzeba wracać, żeby sobie ciągle jakby odświeżyć ten software, a naprawdę przy przystosowaniu tej medycyny można odpierdzielić taką pracę, która jest ustrukturyzowana systemowo. Ja kiedyś nawet nagrałam, słuchajcie, wideo na temat mojej wizji terapii psychodelicznej, ale ono chyba nigdy nie zostało opublikowane, bo ja czasami tak mam, że ja czasami nagrywam odcinki, a później ich nie puszczam z jakiegoś względu, bo bo tak. No. Więc ja chyba nagrałam kiedyś taką, takie wideo, ale może nagram je jeszcze raz, bo to jest dla mnie bardzo istotne, że na przykład ja w swojej przestrzeni pracy z grzybami różnymi dotarłam tak naprawdę w mojej ocenie do źródła swoich wszystkich problemów, do swojej depresji. Ostatnio ktoś mi napisał taki niefajny mail. Ja będę może kiedyś nagrywać odcinek o kryzysach, to może się do tego maila odniosę, ale ktoś mi nagrał. Ktoś mi napisał taki niefajny mail, że czy ja w ogóle, ja mówię teraz, że ja jestem w kryzysie, że to jest w ogóle straszne, że ja się żalam nad sobą i że a czy ja w ogóle widzę sens tej pracy i to jest po prostu dla mnie coś takiego okropnego, napisać coś tak, takiego dla drugiej osoby, bo ja bardzo widzę efekty swojej pracy i to jest naprawdę niesamowite, co udało mi się w życiu osiągnąć i naprawdę to jest niesamowite, to miejsce, w którym jestem, nawet jak czasami jest mi trudno, a bywa mi trudno, a i podejrzewam, że w życiu niejednokrotnie będzie mi trudno, niejednokrotnie będę smutna, i niejednokrotnie będę spotykać się z różnymi rzeczami. Ja też doświadczyłam właśnie e, chociażby czegoś takiego jak atak paniki, czego nigdy nie doświadczałam i to też dla mnie było dosyć ważne doświadczenie, żeby zobaczyć, że to może funkcjonować i powiem wam szczerze, że jeżeli jakby w swoim codziennym życiu jakby zmagacie się z kwestią lęków i jakichś takich dziwnych przestrzeni, to amanita dla mnie jest takim Amanita dla mnie jest takim, taką, takim grzybem, który rzeczywiście w magiczny sposób równoważy i ja nie jestem w stanie opisać tego uczucia i powiem Wam szczerze, że na przykład ja bym nie bała się z amanitą ryzykować z trochę większą dawką. W sensie na przykład, jeżeli macie w sobie taką niecierpliwość i, i chcecie popracować z tym grzybem, i na przykład półtorej grama na Was w ogóle nie działa, to ja bym pewnie wzięła dwa no jedynym minusem amanitki jest to, że ona rzeczywiście rośnie tak sezonowo i, i trzeba ją po prostu zbierać i nawet ciężko jest ją później kupić poza sezonem, ale ja już sobie bardzo mocno obiecałam, że ja już tym razem naprawdę nie odpuszczę i naprawdę spotkam się z nią w lesie i, i będę ją zbierać i będę ją suszyć i przechowywać, bo naprawdę ten grzyb jest magiczny, po prostu tak bardzo ją ignorowałam i tak bardzo jakby nie dawałam wiary w to. Że ona może otwierać takie przestrzenie, ale to jest naprawdę magiczna przyjaciółka, i szczerze to powiem Wam, że teraz, jak mam takie połączenie, śmieszne, bo przy psylocybach mam takie połączenie, że właśnie to są te, te święte dzieci, i mam taką przestrzeń, dużą, genderową, niezdecydowaną, jeśli chodzi o grzyby, że ani to nie jest energia męska, ani to jest, nie jest energia żeńska. Na przykład, przy AI to jest dla mnie zdecydowanie energia żeńska, chociaż niektórzy twierdzą, że jest męska, ale ja bardzo mocno w już energię męską, natomiast amanita jest dla mnie po prostu tak silną e, żeńską energią, podobnie jak rapę, więc mam takie poczucie, że w tej chwili mam bardzo dużo takiej wspierającej żeńs żeńskiej energii wokół siebie i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajne. I to połączenie tego właśnie amanity, rape, takiej pracy energetycznej, no bajka. To po prostu działa fantastycznie. Ja e, powiem szczerze, że ja trochę się jeszcze uczę tej Amanity, ale ona odkrywa nam, przede mną naprawdę piękne przestrzenie i daje mi też taki spokój wewnętrzny i właśnie taką miękkość. I, i nie mam w ogóle takiego. Hmm. Takiego nieprzyjemnego skoku energii, nie mam jakichś takich wyrzutów, które ona właśnie ładnie tak powoduje, że wszystko płynie. Czasami rzeczywiście, jak weźmiemy, albo jak ona się już trochę skumuluje w organizmie, to czasami może pojawić się taki nieprzyjemny efekt, że jest za dobrze. Ja miałam takie doświadczenie z Amanitą, że po prostu chwilami było mi za dobrze. Miałam takie poczucie, że Okej, okay. tak ja miałem poczucie takiego, takiego szczęścia. To tak aż we mnie falami wzbierało i zastanawiałam się, co się ze mną dzieje. Um, oczywiście to jest z jednej strony piękne, ale widzicie, jak człowiek reaguje, jak jesteś taki szczęśliwy i masz tutaj to tego, to nagle ja sobie tam myślę o. Oh. Pewnie za mocno, pewnie coś jest nie tak. No, ja powiem szczerze, że rzeczywiście ta medycyna zadziałała. Ja nie przekroczyłam nigdy dawki, jak na razie 1,5 grama. Jak mi się dawki kumulowały, i jak rzeczywiście gdzieś mi się tam skumulowały w organizmie te dawki, to później zaczęłam brać troszeczkę mniej. No i rzeczywiście wydaje mi się, że raz na, raz na, raz na przez dzień, tak? Co drugi dzień branie amanity to jest spoko protokół, ale mówię, zaczęłabym od trzech dni, co Codziennie i szczerze, jeżeli ktoś chciałby podjąć takie wyzwanie i napisać mi o swoich efektach, na przykład jeżeli próbowaliście amanity i nigdy nie mieliście z nią połączenia i na przykład chcielibyście podjąć takie wyzwanie, żeby na przykład w tej chwili przez codziennie brać półtorej grama przez na przykład dwa, trzy tygodnie, to ja jestem bardzo ciekawa, czy to w końcu zaskoczy. No i jakbyście chcieli podzielić takim eksperymentem, to ja bym była mega wdzięczna. Ja wiem, wiele osób do mnie pisze, że próbuje z amanitą i nie działa, ale działa. I to całkiem nieźle. Przepiękna, przepiękna medycyna. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach poniżej. Ja wam oczywiście odpowiem. Możecie też napisać do mnie maila albo na przykład napisać do mnie na Instagramie. Czasami jest szybciej na Instagramie, bo jak mi coś wyskoczy, to czasami potrafię odpisać od razu. No i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i że tak powiem, pomóżcie mi tutaj rozwijać ten kanał. A jednocześnie, jeżeli chcecie się podzielić energią pieniądza, to tutaj pod każdym wideo jest przycisk Wesprzy. Ja bardzo, bardzo mocno wierzę w wymianę, więc jeżeli bierzecie coś ode mnie, to fajnie by było się wymienić, żeby ta energia gdzieś płynęła, bo bo to jest przepływ, ma to do siebie, że lubi płynąć. Więc bardzo Was zachęcam oczywiście do dzielenia się. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to bardzo miłe. W szczególności, że grono tych osób, które dzielą się tą energią pieniądza, już trochę rośnie i jest to dla mnie zawsze bardzo przyjemne. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie. Już niedługo nowe odcinki. Widzimy się w nowym odcinku. A tymczasem buziaki, do zobaczenia i pa!